Witajcie, ja jestem Nigrum i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z naszej serii Zagrajmy w Diablo 4. Witam się z Wami znowu tutaj w wypalonym wąwozie. No i kontynuujemy zadania dla żelaznych wilków. Zaczęliśmy je w poprzednim odcinku, także zachęcam Was do obejrzenia, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. Głowa węża, porozmawiaj z Asą nieopodal jaskini Uldura. Okej, kontynuujemy cały czas ten wątek zatrucia, zanieczyszczenia tej wody z bandytów. Just a bandit patrol. We handled it quietly, but the canyon is crawling with them. Guess we're in the right place. We go in. Remember, we're looking for a pillar that marks the triune hideout. Move fast, kill quickly. Understood? Yes, ma'am. Oh. Tak lekceważąco trochę Dawid podchodzi do tego. Znajdź pilar. Need time to do that. No, wszystko się rozchodziło o to, że złapaliśmy też bandytę na samym końcu właśnie. Bandyci właśnie zatruli właśnie wodę żelaznym wilkom. Złapaliśmy jednego z nich, przesłuchaliśmy, dowiedzieliśmy się, że medalion jest kluczem. Ten, który zdobyliśmy ostatnio. To tutaj szczątki mamy, dobra. Jesteśmy tu już odkryliśmy mapkę. No i co? Żelazna wilczyca, znajdź filar. Szukamy. Szukamy filaru. O! Mamy. No opening. Take the medallion. There must be something. Tu coś jest. Kryjówka trójcy. Wchodzimy. Broń w gotowości i lecimy. Dobra, dawać tych bandytów. Wymierzmy im sprawiedliwość. Kryjówka kultystów. Nawet w Kedżistanie pojawili się kultyści. Wcześniej mieliśmy ich w Hejwezarze, teraz i w Kedżistanie. Co tu się wyrabia? Gdzie jesteś? Hegemonka kultystów.
Nie, zawód. Bloody demons. If they set them on Dalgor. We stopped them. Everyone is safe. Can you go? Damn it. I can't. It's all right. I'll carry you back to camp. Get you to the healer. Wonder. I'm sorry, we've no time for thanks. Meet us in Dalgor when you can. Nie wiem, co zabiło te larwy tutaj. Jeden punkt mistrzostwa mamy, słuchajcie. O, no dobra, patrzcie, chyba wiem, o co chodzi z tymi punktami. W ogóle mamy takie kropeczki na tym, trzy kropeczki, takie trzy segmenty, cztery segmenty, trzy kropeczki na naszym niebieskim, nowym niebieskim pasku poziomu. Jak dojdziemy do tej kropeczki, to wtedy dostajemy punkt mistrzostwa, a jak dojdziemy do samego końca i wbijemy następny poziom, to dostajemy normalny punkt. Tak mi się wydaje. Dobra. Dawot, tak myślałam, że Dawot albo zostanie ranny, albo zginie, bo tak lekceważąco podchodził do tematu. No i dobra, teraz trzeba sprawdzić, czy faktycznie tutaj są odporności, maksymalne zdrowie, też maksymalne zdrowie obrażenia. Ja bym te obrażenia poszła jednak. Więc weźmy plus 5 do zręczności. Chociaż te też mogłam o tutaj wybrać. Możemy wybrać, co chcemy. Zbliżasz się do rzadkiego węzła. Rzadkie węzły pojawiają się w skupiskach z magicznymi węzłami i zapewniają ci wyższe współczynniki. Dobra, będziemy w to inwestować, nie? A zobaczmy punkcik normalny. Nie mamy jeszcze, okej. Okay. Dobra. No dobra, porozmawiamy z Asą w obozie. Ramy. Bardziej spodziewałam się, że Dawot może zginąć, wiecie? Bardziej to mnie tak nachodziło, taka myśl. Trochę tak myślałam, że może będzie ranny, ale tak lekceważąco podchodził do całej tej misji, wyprawy, do wszystkiego. Myślałam, że po prostu zginie jakąś głupią śmiercią. Nie, żebym mu tego życzyła, tylko po prostu tak to się zapowiadało, tak tym pachniało po prostu. Dobra, pogadajmy z nią. Nie no, boss był przedni, bardzo mocny był, naprawdę. Daywood is... He is in good hands with our healer. He'll live. As will the people we protect here. Thanks to you all. Wanderer. We can't thank you enough. You will always be welcome among the Iron Wolves. You should go check on Daywood. He said he wanted to speak with you. No dobra, to pójdźmy do niego. I've looked better. At least I don't have to stand at my post. Healer says I may not stand again. Just another poor soul for the Iron Wolves to protect. Well, we'll see about that. But in case he's right, I want you to take my armor. Continue my fight for me. Ne? On nie może się pogodzić z tym, że... Kto by się od razu z tym pogodził? Honor wilka. No i wykonaj zadania dla żelaznych wilków. Ale to chyba jeszcze nie wszystko, co? Myślę, że jeszcze będą zadania. Wow, Kiry z żelaznego wilka. Jest lepszy. Mimo, że jest żółty, nie jest legendarny, ale jest lepszy. Moglibyśmy go założyć. Dziesiątki niewielkich połączonych ze sobą płytek, które nie krępują ruchów i zapewniają ochronę. Na wielu z nich wyryte są imiona zapewne osób, które nosiły ten pancerz przed tobą. O, Dawot nie może się pogodzić z tym, że może już nigdy więcej nie stanąć na własne nogi. Może nawet nie tyle, że nie stanąć na własne nogi, co bardziej nie będzie w stanie walczyć. Bardziej ta myśl go przeraża. A przecież to uwielbiał, tak? No dobra, na razie to tyle, jeżeli chodzi tu o żelazne wilki, więc trzeba będzie przenieść się tu. Działać tutaj. Ale ja chyba nałożę ten pancerz. W ogóle zobaczmy, co ja miałam tutaj. No, tylko ta premia, nie? 23 punkty. Dobra, wiecie co? Na razie zostanę przy swoim pancerzu. Możemy zobaczyć, jak on wygląda, wiecie? Na naszej postaci.
Fajny jest, patrzcie na to, taki jak ich, nie? Czerwony, piękny jest. W Hejwezarze miałam taki sam w ogóle, tylko że zielony, cały zielony, ten czerwony. Czerwony jest ładniejszy. Dobra, ja na razie zostanę przy tym. Well, it was Captain Haddad's fault. He caught me robbing ships in Geakua. I was barely old enough to shave. By law, he should have cut off my hand. But he brought me to Dal Guhr instead. Made me an iron wolf. No dobra, to tyle. Oh, the damned plague. It escapes even my healing. A to są legiony. Dobra, no to zobaczymy się na miejscu. Po drodze znalazłam nowe zadanie. Za garść owsa podróżny zgubił swoją towarzyszkę. Weźmy to. Tu wydaje mi się, że będzie jakieś miasto, wiecie? To, tak to wygląda. Kupiec Basew. Czy my już takiego nie spotkaliśmy? Coś brzmi to znajomo. Albo po prostu znajomo, bo spotkaliśmy Meshiva wcześniej w fabule. Can't leave. My Nima disappeared while I slept. I've stayed here hoping she would return, but no luck so far. She's all I have left. What does she look like? Brown eyes, sandy fur, prefers oats. What's with the look? Most camels love oats. Take a bag, over there, in case you find her. She won't follow a stranger unless you have something to eat. Okej, on mówił o wielbłądzie. Myślałam, że mówił o jakiejś kobiecie. Zdziwiłam. Dorwa z owsem. Dobra, szukamy wielbłąda. Tutaj, znajdź Nimę. No, wielbłąda raczej nie przegapimy, nie? Powinno być trudne. Chyba, że już ją coś jadło. Jest. Ah, found them. We need to get you home. Follow me. Zignorowała mnie. No bezczelnie mnie zignorowała, no. Dobra, będziemy musieli rozsypywać chyba owies w kilku miejscach, żeby ona za nami podążyła. Zabijając po drodze pająki. Tutaj. This way. Dobra, lecimy dalej. Kurczę, jeszcze takiego zadanka nie mieliśmy. No, I'm not ready yet. Tutaj. Dobra, chodź, 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 chodź. No co się dzieje? What's the problem here? Dobrze, że jej nie zabiły. Nie zabiły, nie zjadły, kurczę, że... Dobrze, że tutaj NPC albo właśnie taki wielbłąd nie może zginąć, nie? Nima, you're alive! I feared the worst! Oh, thank you, kind wanderer! Thank you!
Okej, okay, nie ma za co. Atta girl. I'm just glad you're safe. No i skóry dostaliśmy. Dobra, ruszamy dalej, już niedaleko. Pokaż Aizeta zachlapany list. Dobra, on odszedł. Gea Kul, to jest pewnie miasto. Tak, jak najbardziej. Duże miasto, no i mamy waypoint. Pewnie tu będzie sporo zadań. A jak, żeby inaczej, patrzcie na to. No na razie dwa zadania, ale mamy okultystę, mamy tutaj garderobę, mamy kowala, mamy złotnika, mamy masztelarza, wszystko mamy, co w dużym mieście, nie? Więc tak, ja tutaj będę chciała dostać się do waypointu od razu, ale też mogą się tutaj pojawiać kolejne zadania, wiecie, coraz więcej. Coraz więcej zadań może się tu pojawiać później. Też jakieś kontynuacje, dłuższe wątki. Trochę kojarzy mi się z Caldeum. Z Diablo 3. Wiecie? I Lud Golain z Diablo 2. Gdzie on jest? Też ona, przepraszam, Aizetal. O, możemy ją jeszcze wypytać o parę rzeczy. Kto dba tutaj o porządek? The bandit gangs are the law. I tell you to watch yourself, but you seem like you can hold your own. Bandyci. Okej. Okay. Skąd się tu wzięło tylu chorych? They're all stragglers from Caldeum. Caldeum? They've wiped out half the city before they shut the gates. O kurczę. Seems like here's as good a place as any to die. Oh, it doesn't support itself. It supports the black market and the cult bastards that run it. Ain't you seen the slums? This thing looks like it's been through hell. Let's see what we've got. A damned invoice, of course. This could have stayed lost, you know. Rachunek. Actually, I better get this paid. It's dangerous to be in debt around here. Thanks for your help. Jeba za co, kurczę, zapłacisz rachunek. Okej, okay, akurat tu mamy skrytkę. Skrytki może coś zdeponuje z tych rzeczy. Dobra, lećmy do nowych zadań. Zabójczy interes, zadanie poboczne na poziomie 50. Pewien pechowy kupiec ma braki w zaopatrzeniu. I kropla trucizny. Barajm potrzebuje niecodziennego składnika. Dwa zadanka, ale może coś jeszcze się tutaj pojawi. Ogólnie ile mamy? 17/44. Kurde, nie patrzmy na to. Potrzebni najemnicy do jednorazowego zlecenia. Nie mogą czuć strachu przed kozłoludami. Pytajcie o szachosa w dokach. Okej. Okay. Smell that? That's what a damn good time. Ah, new face in town. Cross the desert alive, eh? I've a job for someone who can hold their own out there. I need a special something. Scorpion venom glands. A little buggers pack a punch when used right. Bring me a handful and hey, I'll make it worth your while. No to będzie bardziej chyba zbierackie, co? Dobra, szachosa mamy tu, to od razu to sobie ogarniemy, a tak, gruczoły jadowe skorpiona 15, to jest zbierackie zadanie, to jeszcze sobie zrobimy, zdążymy zrobić na spokojnie. Tak, poza nagraniem będę to robić. Idziemy do tego szachosa, zobaczmy co tam się wyrabia. Jeszcze i tak dookoła sporo terenów odkrytych, nieodkrytych jeszcze jest. Ciało zostało wywieszone na pokaz w widocznym miejscu. Również smród rozkładu jest wyraźnie wyczuwalny. Te zwłoki mają stanowić ostrzeżenie. We've got a shipment leaving for Skovos in a fortnight. I deal in Kazrak lands, but some of my stock spoiled. Now I'm short. Have to get more, or I'll be belly up in the bay. Musk market is ruthless. Luckily for me, some Kazra just wandered from the south.
and now I have you. Just cut the glands out and I'll do the rest. Okej, okay, chyba kolejne zadanie zbierackie. Dużo jest. No, 20, zbierz gruczoły. No dobra, ale to jest tutaj przynajmniej. Na tamtych terenach już byliśmy, więc ja się przyniosę tu. O, czekajcie, tu jest jeszcze coś. To weźmy to jeszcze. Tu przejdę sobie, odkryję te tereny. Będzie coś nowego. Ale trochę dużo jest tych zbierackich zadań. Miejscowy rybak ma do opowiedzenia niewiarygodną historię. Posłuchajmy. Coś ciekawego. Są naprawdę ciekawe zadania wśród wszystkich zadań pobocznych. Naprawdę niektóre takie, że mogłyby być spokojnie fabularnymi zadaniami, są fenomenalne. Ale jest też trochę tych zbierackich zadań, naprawdę. Trochę ich tu jest, nie? W całej grze. Takich, wiecie, pozabijaj przeciwników i przynieś 20 sztuk tego, 10 sztuk tego, 15 sztuk tamtego, nie? I'm telling you, that old shrine yelled at me. You've gotten heat stroke. I've passed that place 1,000 times and never heard voices. Someone was probably having a lark. I know what I heard. There is an old shrine north of the city. I was passing it the other day when the very stone yelled at me. Clear as you're talking to me now. Everyone thinks I've gone mad. You must believe me. Don't worry. I'll look into it. A czy my już nie mijaliśmy jakiegoś takiego wariata, który nam też opowiadał o tym? Krzyczący, kurczę, kapliczce. I to jest tutaj. No to słuchajcie, lecimy znaleźć tu tajemniczą kapliczkę. To brzmi fenomenalnie. Słuchajcie, lecimy. Te zbierackie rzeczy to wiecie. No spokojnie, zrobimy sobie. Poza nagraniem zrobię. I tak wam pokazuję rozmowy z zleceniodawcami, więc jak przychodzimy po daną rzecz, jak ją odstawiam na miejsce. Mam tylko proces, samo zbieranie, wiecie, to jest już nudne i nudne, więc tego wam już po prostu nie pokazuję, oszczędzam wam tego, bo tych samych przeciwników zabijamy co wszędzie, nie? Normalnie. Yes, you. I would have words. A tu mamy nowe zadanie. Albo głos z przeszłości, ta tajemnicza stara kapliczka woła o pomoc. Nie, to jest ta kapliczka, którą znaleźliśmy, którą mieliśmy znaleźć, nie? I w formie nowego zadania się to pojawiło. Izela. You stand before Izel of the Vigerai. That name should have made you fall to your knees in reverence. We brought forth a golden age. And what was my reward? Trapped in this rock. Doomed to watch peasants water camels for eternity. But you're no peasant, are you? Even in this form, I can sense that. It's decided then. I will allow you to assist me. To nie jest ta kapliczka, o której myślałam. First, we need a suitable vessel for my transfer. There is a cave nearby, housing a magically sealed chest. Open it with the chant Isun Seni Aproxus. Bring me the contents of this chest and you will be rewarded. Ciekawe, ciekawe. Mieliśmy wcześniej innego gościa, który też mówił o jakiejś krzyczącej skale, czy też kaplicy, czy krzyczącym ołtarzu i to obadaliśmy, ale to było gdzie indziej, to było co innego. Jak to się stało, że zostałaś tu uwięziona? Such is a long history. Many wars were fought in my time. I survived the conflicts, only to attract the Vizjaktar's attention. Three were sent, three died. But the last injured me. I crawled here. My mortal shell was spent, so I possessed the shrine. I had intended this to be a temporary inconvenience, that my clan would seek me out. But here I am. Oh, what a question. There are no words to make you comprehend if you did not behold it firsthand. The very colors were different, more vibrant. You could taste magics in the air. The people did not cower and scrape by. The very hells bent to our wills.
Everything seemed possible then. This world left over is but a husk. Did he tell you how he was defiling me? Do I look like an outhouse? The amount of disrespect I have had to endure, I cannot bear it. Okej, on to po prostu się załatwił, dlatego ona nakrzyczała na niego. Jest. No nie, o tym zapomniał już wspomnieć w swojej opowieści. Właśnie. Kurczę, opowiedział tylko, że posąg na niego nakrzyczał, ale nie zastanowiło go, dlaczego posąg to zrobił w pierwszej kolejności. Dlaczego? Co było powodem? Co spowodowało to? Zaraz. Odzyskaj z konklawy naczynie wizjery. O kurczę, i to jest tu, w tym. W dungeonie. W dungeonie. Dobra. Ja mogę te gruczoły kazrów pozbierać. Przy okazji jeszcze obadamy te tereny. Nam się niech odkryją. Okej, słuchajcie, dotarłam tutaj na miejsce, zaczęłam zabijać kazry i zbierać te gruczoły i pojawił się jakiś większy przeciwnik, jeden z większych tych kozłoludów, którego zabiłam. Był oznaczony na mapce czaszką, w ogóle jest tutaj też nowe zadanko, zaraz je weźmiemy, ale z tego bossa wypadł zapieczętowany dar kazrów. I jest to do zadania potrzebne. Dobra, te gruczoły się szybko zbierze. Ale coś nam tutaj... Co to jest? Zbierz śmiertelną animę z kazrów. Znalazłam skrytkę kazrów zapieczętowaną magią. Aby ją otworzyć, muszę zabić kazrów na tym obszarze i ofiarować śmiertelną animę ich darowi. Ich? Darowi, okej. Okay. A to i tak jest na tym samym obszarze. To od razu dwa zrobię za jednym zamachem. Dobra. Okej, okay, udało mi się zebrać tą esencję, tą życiową, tą animę z tych skazrów oraz ich gruczoły. Zaraz zobaczymy. Gruczoły skorpiona, wróć do Szachosa, no mamy zabójczy interes i tą animę udało się ogarnąć. No mogę zebrać teraz to zadanko. Wycieńczony nowicjusz Zakarum umiera z pragnienia. I need water. I'm exhausted. Kęga, choć o tym, co zaszło w twierdzy Omata, nie informują żadne źródła. Oświeceni przywódcy Zakarum uznali naszą kolebkę władzy na południu za przeklętą. Może pewnego dnia, jeśli Akarat pozwoli, przywrócimy to miejsce światłości. Ciekawe. Gdzieś jest tutaj... Gdzieś tu jest ta twierdza. Też trzy twierdze. Na razie tylko Alcarnus jest. No i Alcarnus jeszcze trzeba będzie zrobić, ale jeszcze dziś dwie twierdze są. Dobra, przynieśmy wodę Tameonowi. I thought I could make it to see Omat's stronghold. But this must be a sign. Akarat wants me to turn back. May Akarat guide and protect you. O, patrzcie, Reduta Omata, czyli jednak odkryła nam się ta twierdza, super! No właśnie tak się zastanawiałam, czy ta twierdza nam się odkryje, czy nie po tym zadaniu. 52 poziom, no ja już mam 50, czyli każda twierdza będzie o ponad, wiecie, dwa poziomy wyżej. Pierwsza, ta Turdulra mogła być, wiecie, taka... Taka idealnie wyważona, nie? Chociaż nie, ona też była dwa poziomy wyżej. To wychodzi na to, że wszystkie twierdze są dwa poziomy wyżej. Nad polem bitwy unosi się potworny fetor śmierci i rozkładu. Dobra, ja na sam koniec odcinka wrócę jeszcze do Szachosa, a tą twierdzę można by było zrobić w następnym odcinku. Plus tutaj
No jeszcze właśnie to trzeba by było zrobić dla tego posągu to zadanie, ale najpierw wróćmy do Szachosa, oddajmy mu to. Te twierdze są ciekawe, naprawdę. Ja jestem ciekawa, co tutaj wymyślili, bo każda jest inna, każda jest oryginalna, każda jest wyjątkowa, ma swój własny pomysł, swoją własną jakąś mniejszą historię. Turdulra miała taką najfajniejszą, najgłębszą, najbardziej rozbudowaną historię. Może inne nie miały aż tak mocno rozbudowanych historii jak Turdulra, ale Turdulra była powiązana z druidami i wtedy w drugim akcie też z fabułą, bo z Astarotem. Też. Mam dla ciebie gruczoły, ale najpierw zapłacę. Huh. You'll do just fine in Geakul. Pleasure doing business with you. Okej, okay, nice. Pięknie, dziękuję. Zabójczyni. Teraz możemy otworzyć skrzyneczki. Wow, ile rzeczy. I need more time. Dobra. No to by było na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że dobrze się dzisiaj bawiliście. Zachęcam gorąco do oceny, do komentowania oraz do subskrypcji kanału. Wesprzyjcie kanał zostawiając subskrypcję. O, możemy odebrać jeszcze to. Jeszcze wydamy punkcik na sam koniec. Umiejętności. Zwykły punkcik umiejętności. Lecimy w wirujące ostrze, żeby jeszcze podbić obrażenia wirujących ostrzy. Jej. Ten obrót był... Był dobry. Dziękuję wam za oglądanie. To wszystko w dzisiejszym materiale. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa, pa.